Siemanko, witam was wszystkich na kanale Energy Neo Miasto Góry Woda. Trafiliście właśnie na pierwszy odcinek z serii Ciekawostki Górskie. Docelowo odcinki tej serii będą pojawiały się na kanale w każdy wtorek o godzinie 18, jednak dzisiaj sytuacja jest wyjątkowa. Dzisiaj, to jest 24 października 2021 roku, obchodzimy 32. rocznicę śmierci Jerzego Kukuczki. Legendy polskiego himalaizmu, wspinacza skupionego na swoim celu jak laser. To on zwykł mówić, że szczyt zapłacony, to szczyt musi być zdobyty. Mimo ciężkich czasów, w których przyszło mu żyć, dzięki swojemu uporowi wprowadził nasz kraj do czołówki światowego himalaizmu. Śmiem twierdzić, że w swoich latach był najlepszy na świecie, co może poświadczyć list, jaki wysłał mu Reinhold Messner po tym, jak jako drugi zdobył koronę Himalajów i Karakorum. Brzmiał on tak: nie jesteś drugi, jesteś wielki. Rok 1989, czyli rok, w którym zginął Jerzy Kukuczka, nie zaczął się dobrze dla polskiego himalaizmu i nikt wtedy nie przypuszczał, że skończy się równie tragicznie. Wszystko zaczęło się od tego, że Messnerowi w towarzystwie Artura Heisera i Krzysztofa Wielickiego nie udało się pokonać niezdobytej dotąd południowej ściany Lhotse. To zadziałało na Kukuczkę jak płachta na byka. Jego decyzja była natychmiastowa. Tymczasem 24 maja 1989 roku na szczycie Everestu stanęła polska ekipa w składzie. Mirosław Donsal, Mirosław Gardzielewski, Andrzej Henrych, Andrzej Marciniak i Eugeniusz Chorobak. Podczas zejścia do bazy zdarzył się wypadek. Porwała ich lawina. Z lawiny udaje się wydostać tylko Andrzejowi Marciniakowi, który po chwili znajduje na wpół żywego przyjaciela Eugeniusza Chorobaka. Niestety ten umiera. Akcję ratunkową organizuje Artur Heiser, odpoczywający po nieudanej wyprawie z Messnerem w Katmandu. Po Marciniaka zjawia się z dwoma Nowozelandczykami, Robem Hallem i Gerym Bolem, kiedy ten na skraju wycieńczenia stracił już nadzieję na ratunek. Po zdarzeniach pod Everestem wyprawa Jerzego Kukuczki staje pod ogromnym znakiem zapytania. Heiser po bohaterskiej akcji ratunkowej porzuca himalaizm. Wszyscy odradzają organizację wyprawy w tym roku, nawet sponsorzy. Kukuczka jednak jest nieugięty. W pamiętniku pisze: wszelkie racjonalne przesłanki mówiły to samo. Spokojnie, zrób wyprawę na drugi rok, a będzie to najlepiej zaopatrzona wyprawa. Już miałem bogatych sponsorów, ale na drugi rok. Czułem jednak, że muszę to zrobić teraz, w tym roku. Wahałem się przez 2 tygodnie. Myślałem, rozpatrywałem, analizowałem, robiłem nawet tabelki za i przeciw. Wreszcie postanowiłem zrobić to tak, jak robiłem wielokrotnie. Poszedłem za podszeptem czegoś wewnętrznego. Teraz albo nigdy. Polscy himalaiści: Jerzy Kukuczka, Ryszard Pawłowski, Ryszard Warecki, Maciej Pawlikowski, Przemysław Piasecki i Tomasz Kopyś w potężnym 14-osobowym składzie, wliczając w niego włoskich filmowców i dziennikarkę z katowickiej telewizji oraz radiotelegrafista Leszek Czech i lekarz Michał Kulej, wylecieli do Katmandu pod koniec sierpnia 1989 roku. Słuchaj, zdobyłeś już 14 ośmiotysięczników. W swoim życiu nie każdy alpinista może się czymś takim pochwalić, że jest tylko dwóch na świecie, Messner i ty. Właściwie mógłbyś na tym zakończyć swoją karierę. Powiedz mi, dlaczego wybiera się znów na tak trudną górę jak Lhotse na południową ścianę? A dlaczego kończy, skoro tak dobrze idzie? Wyprawa od początku nie była łatwa. Pogoda nie rozpieszczała naszych himalajstów. Walczyli o każdy metr góry. Sytuacja była trudna aż do końca września, kiedy to nagle pogoda zmieniła się. Jerzy Kukuczka na swojego partnera wybrał Ryszarda Pawłowskiego. W ostatnim wpisie z 16 października 1989 roku pisze, że duch bojowy maleje. Mimo wszystko himalaiści nie poddawali się. Z relacji Ryszarda Pawłowskiego wynika, że 400 metrów przed szczytem 24 października 1989 roku w trudnym terenie, przy pięknej pogodzie, Jerzy Kukuczka osunął się i zaczął spadać. Przeloty, które zakładał, nie wytrzymały i wypadały jeden za drugim. Pawłowski skulił się, czekając na szarpnięcie, jednak lina przerwała się o ostrą skałę jakieś 2 metry nad nim. To go uratowało. Niestety wydarzył się tragiczny wypadek. Jurek w pewnym momencie osunął się na takich płytach skalnych pokrytych śniegiem
zaczął gwałtownie spadać. Te przeloty, które zakładał, okazały się, że nie były za mocne, więc to zaczęło wypadać. No i lot był coraz to większy. Ja oczywiście już w tym momencie wiedziałem, że sytuacja będzie bardzo trudna, chociaż nie myślałem, że zakończy się tragedią, bo Jurek, spadając coraz to niżej, właśnie nabierał olbrzymiego impetu. No i w pewnym momencie zostało tylko stanowisko i my połączeni liną. W końcu gdzieś, gdzie już właściwie czekałem na najgorsze, że również za chwilę i ja będę spadał w przepaść, ta lina gdzieś na występie powyżej skalnym, ostrym, zahaczyła się, przecięła się. No i to co zarejestrowałem, wciąż to mam przed oczami, spadającego Jurka. No była to rzeczywiście dla mnie trudna chwila, gdyż zostałem samotnie w tym miejscu. Nie miałem łączności z bazą, bo Jurek spadł z radiotelefonem, więc musiałem wtedy ratować już własne życie, schodząc, żeby zawiadomić również o tej tragicznej śmierci. Jerzy Kukuczka spadł do kotła u podstawy południowej ściany lotce, prawdopodobnie kalecząc i łamiąc się śmiertelnie o ostre krawędzie skał. Ściana, z której spadł, była niemal pionowa. Z Himalajów nadeszła tragiczna wiadomość. Zginął jeden z największych himalajstów świata, Jerzy Kukuczka. Wczoraj w południe Polski Związek Alpinizmu otrzymał tę tragiczną wiadomość. Nadeszła spod lotce, spod jej południowej ściany. Najwybitniejszy himalaista świata, Jerzy Kukuczka, nie żyje. W naszym studiu pan Andrzej Paczkowski, prezes Polskiego Związku Alpinizmu, starszy kolega, przyjaciel Jerzego Kukuczki. Czekaliśmy z opublikowaniem tej wiadomości kilka godzin. Myśmy też czekali. Na początku nigdy się nie chce wierzyć w taką informację. Uważaliśmy, że musimy uzyskać potwierdzenie. To potwierdzenie niestety przyszło dzisiaj po południu. Śmierć Jerzego Kukuczki była ogromnym niedowierzaniem i wielką stratą dla wszystkich ludzi gór, jego rodaków, ale przede wszystkim dla rodziny. Zostawił żonę Cecylię oraz dwóch synów, 4-letniego Wojtka i 9-letniego Maćka. Zginął na górze, od której 10 lat wcześniej zaczął swoją przygodę w Himalajach. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. Materiał ten jest pierwszym tego typu na moim kanale. Jest zrobiony jako hołd dla wielkiego himalaisty, dla wielkiego Polaka, a ja tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia najpóźniej w następny wtorek o 18:00. Cześć!